Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku ze Spellforce, Zakon Świtu. So it's you. Idziemy z Joshuą. Take me to the place where Herger died. To miejsce, gdzie zginął Herger. It is all the way in the east, on the highest mountain. You'll find it. Go on ahead, I'll follow you. I shall not fail. Forwards. Aha, chcecie mi powiedzieć, że on pójdzie za mną, a tak naprawdę zostanie tutaj, chyba co? Quickly now. Okej, dobra, myślałem, że mnie zamknie jeszcze tutaj za tymi drzwiami, to byłby przypał. Daleko na wschód, jeżeli dobrze pamiętam, tak? No, ale to nie jest chyba jeszcze wyżej, trzeba podejść, co? Co my mamy tutaj? Skrytobójcy. I to wszyscy tacy sami są skrytobójcy. No spoko. Kurde, moja postać nie chce nikogo atakować, no. Okej, dostał wszyscy. Wszyscy zostali po strzale i się złożyli. Okej, lecimy dalej. Jak na razie nie widzę tej... nekromanta, czarownik. Halo. To może być, trzeba będzie jakoś przemyśleć. No dobra. Spoko, tam przywołańcy chyba nic nam nie zrobią. No halo. No. Wszyscy popadali pięknie. Jeszcze coś tutaj zostało? Nie. Dlatego tutaj nekromanta. Tak się zastanawiałem właśnie, jak dotrzeć do tych gości. Ale teraz już widzę. Za tą bramą. I to będzie chyba kolejna lokacja, która będzie taka jakaś... bez większych wojsk będzie można spokojnie całą tą jakby lokację przemierzyć. Dziękuję bardzo. Tam z tego nic nie wypadło. Dobra, no to lecimy tutaj. Czarownik, nekromanta. No to ja idę na pierwszy rzut, a reszta zaraz za nami. A czy mój walczy? Walczy, bo go kurde wszyscy obijają, więc jak go obijają, to już będzie oddawał, nie? Przynajmniej tyle. Zami jak nie dostaje żadnych obrażeń, to kurczę stoi jak ten chłopak w miejscu. Prowadź nekromanta. Dawaj. An enemy attack! Okej. Leszczyki jak zawsze. Ale nic z nich nie dropi w ogóle takiego jakiegoś specjalnego. Oni są porozmieszczani gdzieś tutaj wszędzie po bokach. Ale nic z nich nie ma, co by mogło mi się przydać, prawda? Jakiej żadnej skrzyni. Nawet takiego zwykłego dropu ze skrzyni, nie? Zaklęcie czy coś. Nic nie ma. Chyba ktoś tutaj wystaje. Tu, nekromanta. Na minimapce, zaraz zobaczymy. Jest tak, można tutaj na północ. A na północ to chyba już jest końcówka mapy, więc sobie sprawdźmy. Twoim bohaterem. Co tutaj się dzieje? A, jednak tu jest takie zejście. To może być ciekawe. To fajnie by było jeszcze, jakbyście mi mojego bohatera nie zabili, co? Dawaj. Ej, ten Joshua wcale nie jest taki zły w tym momencie, kurczę. Naprawdę sporo robi. Ulecz go, proszę. Dziękuję. Forwards. On my command. For the order. Okej, lecimy.
sporo ich tutaj jest. Czarownik. Kurde. To jest taki grzbiet. Prawdopodobnie tym grzbietem będzie trzeba sobie jakoś przejść. Ale ja chciałbym zwiedzić całą tą mapkę. Może jeszcze coś tutaj znajdziemy ciekawego. Na pewno będziemy musieli znaleźć coś ciekawego z tego względu, że musimy zdobyć rzeczy związane z stworzeniem. No co to jest? Rzeczy związane ze zdobieniem trucizny, prawda? Mamy chyba na razie jedną. Okay. No tu nie widzę nic więcej, no. O, kolejny monument bohaterów. Nieźle. Jakby mi ktoś zginął, co? It's an ambush for Awanir. Chciałbym jednak nie zginąć, co? No halo, no ja to sobie pójdę tutaj. Widzę, że nikt się nie zajmie z tymi na górze. Powinno się udać. Cyk, cyk. Z tych typów tutaj coś wypadło. Pajęczy szept. Elfie odzienie. Tarcza księżyca. Nocny cios i pierścień siedmiu wiatrów. I tutaj podobnie jakiś tam zestawik, powiedzmy. Pajęczy szept na dziewiątym. Proszę, proszę. Aj, oni kurde jadowite pająki sobie wyciągają tutaj. Nieźle. Menhir aktywowany. Tylko problem jest taki, że tamten menhir chyba ktoś nam już zniszczył. Tak. Został zniszczony ten menhir. Niedobrze. O, proszę. Posiłek uruku. A to będzie ciekawa, ciekawa przeprawa, powiem wam szczerze. Ale dobrze, mamy tylko jedną i wyłącznie jedną drogę w tym momencie, którą możemy sobie iść. Pójdziemy sobie tędy. I tu już będziemy chyba wchodzić na te ziemię tych uruków, co? Dokładnie. Mamy parę skrzyń. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś tam... A co tutaj się dzieje? Brzmi pająk. I jest kolejny menhir. Dobra, właśnie o to mi chodziło, żeby był tam jeszcze jeden menhir. Bo nie będziemy musieli w tym momencie jakoś tam wielce wracać się. O, jak ja kocham być odporny na to wszystko. Okej. Ja to ewidentnie tankuję. Reszta tutaj dokańcza imprezkę. Pięknie. Lecimy dalej. Chodź, Joshua. Ze mną to ty masz szansę przetrwać nawet, powiem ci. Kolejna skrzynia, żebym tego nie przegapił. Okej. Okay. Reszta tego. Dobra. I teraz tak. Mamy możliwość pójścia na północ. Może też na południe. No i właśnie. Znowu się rozdzielają nasze drogi. Na północ, jak tam będzie menhir, czekajcie. Jak tam będzie menhir na północy, to prawdopodobnie menhir, wiecie, zazwyczaj jest w miejscach, w których... No, poniekąd trzeba, do nich trzeba się udać, tak? O, tak powiem. Więc mi się wydaje, że najpierw zwiedźmy sobie tutaj tą miejscówkę z pajączkami, bo one też pilnują jakiejś skrytki, która mogłaby zawierać... Pewnie jakieś rzeczy do stworzenia tej trucizny. A chciałbym, żeby tak było. Skalny pająk na 10. Spokojnie sprawdzę. Here, for the order. The lines must hold. An enemy attack. Ale do zabicia. We're under attack. Joshua zadaje 8 obrażeń. Nie jest to zły wynik, kurde wam powiem. Jeszcze ktoś pozostał? Żuje jest jeden, jeszcze pajączek mały.
Tutaj pajączek mały. Wyjechały mgały. Follow me. Jakoś tak. Jest! Przędoziele, proszę bardzo. Czyli właśnie to, o czym mówiłem. Prawdopodobnie dzięki temu będziemy mogli sobie zebrać troszeczkę więcej rzeczy do tego antidotum. No, antidotum. Nie antidotum, tylko właśnie trucizny. I tutaj jest, kurde, ten wschód. Zastanawiam się, czy tutaj... Follow me. No dobra, pójdźmy tędy. Jak mamy gdzieś tam po drodze, powiedzmy... What? To adventure the order. What the hell? I am ready. A te skąd się wzięły? At arms, men. Reinforce the defenses. Stay with me, men. Here. No to wam powiem, że mnie zaskoczyły. Nie widziałem w ogóle tych pająków tutaj. Okej. Dobra. Lecimy dalej. Mieliśmy Menhir, mieliśmy monument bohaterów, ale żadnego bohatera nie musimy sobie wskrzeszać, więc idziemy tędy. On był już na wschodzie, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj, no kurczę. Tutaj jeszcze jest trochę uruchów. Jest skrzynia. I jeszcze gdzieś tutaj na północy coś, jakieś pająki. No dobra, ale najpierw idziemy tędy. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Jak na razie ciemność widzę. Koniec mapy. Być może od tyłu będzie można tu jakoś przejść. No tutaj dalej, zobaczcie. Jest przejście na wschód. Trochę opustoszały te tereny, więc bardzo możliwe, że tutaj jest gdzieś ten smok. Boże, jak tutaj daleko jest. Jak będę musiał wracać, to będzie lipa trochę. Follow me. Dobra, to może te tereny odwiedźmy sobie. Quickly now. Czekajcie. Nie, no dobra, idziemy na północ. Idziemy na północ, być może te drogi się połączą później. Let's go. To było też spoko. To adventure. Na razie nie widzę żadnych skrzynek. Nie, tu jest taka... Chociaż tu jeszcze może przejście będzie? No. O kurde. O, shit. Okej, a kto tutaj był? Duch wojownika na 10. Może być też kryptonatyczny, ale widzę, że to się chyba połączą te drogi. Ej, ale lepiej może czarowników, z tego względu, że czarowników jak zniszczymy, to padną też szkielety, no właśnie, o to chodziło. Lecimy dalej. Czarownik, kolejny. Może to się połączy, może tu będzie zejście? Nie, kurde, nie ma zejścia, no szlak! Będzie trzeba tam dylać. Chyba, że, może? Nie sądzę. Strasznie bogmatwana jest ta mapa. Tutaj w dole widzicie to wszystko, ten Menhir i tak dalej. Zawsze jest tak, że jak mam możliwość 50% na to, że pójść w prawo bądź też w lewo, to pójdę najpierw w tą stronę, którą mam iść, a ślepą ulicę dopiero później muszę wracać się, żeby odkryć. Trochę przykrość, ale być może Menhirem wrócimy w jakiś sposób. O ile jeszcze jakiś będzie tutaj po drodze. Czekajcie, jeszcze sprawdźmy sobie tą miejscówkę. Let's go. Jest, Zyrafyr. Na 17. No całkiem spoko, nie? Zyrafyr na 17. Czemu nie? I am ready. Czy to się połączy tutaj? To adventure. Będzie tu zejście, jak myślicie? Follow me. Jeżeli tak, to byłoby całkiem fajnie. I coś mi się wydaje, że faktycznie tak będzie. Forwards. Quickly now. Noc nastała. To zawsze ładniej wygląda to wszystko. To adventure. Ale still. No, kurde. Powiedziałbym, że... Gdzieś ty tam po las? Czemu idziesz do... A, chociaż dobra, z drugiej strony odsłonisz nam tamtą mgłę.
dzięki czemu będziemy wszystko widzieć. No dobra, obejdźmy sobie tutaj to wszystko od tyłu. Jest trochę pająków, jest menhir. Będzie spoko, czyli nie będę musiał się wracać. Tych pająków trzeba tutaj trochę się pozbyć, co? Ich jest tu naprawdę sporo. Być może jeszcze czegoś pilnują. Yes. Follow me, Rawanir. Ale nic więcej oprócz takich zwykłych po prostu przeciwników. Oni sobie tutaj atakują tego pająka, z którym sobie dadzą spokojnie radę. Myślę, nawet nie widzą do kolejnego. Jeśli to był kolejny pająk. Ja sobie aktywuję menu. Jeszcze zniszczę tych wszystkich uruków i tak dalej, co tutaj były. To będzie myśl. A ten pająk sobie tak chodzi tutaj. No dobra. Jeszcze jest osiłek uruków, to wszystko na siódmym. Tutaj jest jeszcze jakaś taka niecka. Być może tam też będzie. I tu jest skrzynia, która prawdopodobnie będzie skrywać w sobie, wiecie, jakieś dobroci, zwłaszcza związane z tym kontrucizną. Być może. Okay. Nie ma czasu. Tutaj na wschodzie jest bardzo dużo i jakichś pająków. Tutaj jest ten smok i zobaczcie, ile tu jest w ogóle duch wojownika. No nie wiem, czy są do zaatakowania. Chyba tak. Mi się raczej nie widzi zbyt dobrze. Miotacz uruków. No, powiem wam szczerze, że może być ciekawie z miotaczem uruków. To może ja pójdę pierwszy, co? O, proszę! Dzień dobry! Rune warriors, stand by me. An enemy attack. Reinforce the defenses. Yes. Attack. We must run them back. Enemies beware. No, oczywiście mój nie walczy, nie? No bo po co, nie? No bo po co? Nikt go nie atakuje, to po co miałby walczyć? Dobra, trzeba to zniszczyć teraz, żeby się nie rozpili. Ale oni w ogóle nie nachodzili nas w żaden sposób. Pewnie kwatery. W żaden sposób nas nie nachodzili z tej fontanny. Okay. Dobra, idziemy jeszcze tutaj pozamiatać tych przyjemniaczków. I będziemy mieli skrzynkę. Zastanawiam się nad tymi duchami, czy one będą... One chyba, kurde, będą agresywne. Dobra. I ostatni został. Ja sobie podejdę potem. Skrzynkę, jak oni tylko go zabiją. Cyk, cyk, cyk. Srebrny. I cała piąteczka, proszę was tutaj bardzo gorąco. Zniszczymy sobie te pająki, które są tutaj. Nie wiem, gdzie nas to doprowadzi. Bo teraz tak, tutaj jeszcze była. No właśnie, tutaj jest ta cała wywerna, czy. To jest wywerna, to nie jest smok chyba. Zaraz, no pokaż się. Zaraz, masz tylnie łapy, masz przednie łapy. Tak? Masz przednie łapy. I masz skrzydła, czyli jesteś smokiem. Bo z tego co wiem, to wywerna jakby ma wrośnięte skrzydła w przednie łapy, tak? Czyli nie ma jakby osobno tych takich rączek, tak, z przodu, tylko ma nogi i skrzydła i tam gdzieś ewentualnie te chwytaki na końcu skrzydeł. Ale tutaj mamy 4 odnóża i jeszcze skrzydła, więc to jest chyba smok, jeżeli dobrze się orientuję. Zaraz, menhir aktywowany, aktywowany, no i subcio. Czyli najpierw zniszczymy te... ze strony pająki. Mam nadzieję, że coś jeszcze tutaj znajdziemy przy okazji. Ktoś idzie górą. Teraz zaatakujemy tego pająka. Sobie odkryjemy to miejsce. Być może tutaj będzie można zajść od tyłu tego smoka. Chociaż no nie sądzę, żebyśmy dali mu radę, kurde. On jest na którym? Na 17? Na 17 poziomie doświadczenia. Jestem na 13. Wszyscy inni są gdzieś tak 9 i tak dalej. Nawet ze wszystkimi buffami to może być kiepsko. Bo jednak to pokrakało mi z tego, co po prostu jest. Here, reinforce the defenses. Stay with me, men. Let's go.
Into battle we go. Co się stąd biorą? Znaczy tutaj. Now. To adventure. Zaraz ściągnijmy na siebie więcej tych takich. Oh shit! Nie chcę! They're everywhere! For the order! What the hell? Yes! Quickly now! No fajnie. Let's go. Follow me. No ciekawie. Powiem wam, że ciekawie. No dobra, zapiszmy sobie, bo jeszcze kurde zapisywałem, a mógł być przypał. Halo? Let's go. To adventure. Forwards. Into battle we go. O to chodziło. Teraz będziemy walczyć z tym dużym. Aha. Boże, jak ja jestem pomysłowy. Mhm. Czemu nie dajcie? Halo? Dobra, zaskakował się. Ej! Zatruł mnie, skubaniec. Czy nie wziął tym sobie? Takie twardsze jeszcze bardziej. Okej, i teraz tak. Tego proszę z daleka tutaj gdzieś potraktować. Okej. I wszyscy na to. Mamuśkę. Close the ranks. Dobra, 12 poziom. Nie jest tak źle. Subcio. Co my tutaj? Jad pełzacza, ciemny jedwab. Super. Olbrzymi pająk. No to jedziemy z nimi. Mogę, bo są za blisko, kurde, przeciwnicy. Okej, czyli mamy kolejną rzecz chyba do zrobienia. To pokaż Miri futro, wyrwij szpona. Zanieś szczenięciu żywność. Duże zwierzę. Przędoziela, paproć. I zaraz, bo ktoś mi wyklinie. Proszę mi tu ładnie atakować, no bez przesady. Co jeszcze mamy? Czarnogę? Trucinę mrożnego biegacza. To chyba mamy wszystko, co tam gdzieś nam poniekąd potrzebne. Srebrzy wiatr, proszę bardzo. Kolejna rzecz, która będzie nam przydatna. Tego olbrzymiego pająka, tego małego pająka. No i wreszcie się zrobił dzień. W trakcie tych 30 minut chyba z dnia nachodzi noc, na odwrót. Czyli jakby w godzinę jest cały dzień. Tak jak mi się wydaje. Okay. I chyba nie da rady wejść tutaj do tej wywerny od drugiej strony, jakby. No widzisz, Joshua, wystarczy tylko machać trochę młotem, czy tam kurde się siekierą, czy jakimś innym mieczem. I widzisz, jak to wszystko ładnie idzie. Nie trzeba się naprawdę wielce starać. A wiesz o tym, że musi zapłacić mi za moje usługi ochrony ciebie. Mhm. Więcej pajączków i kolejna skrzynka. I to jest, kurde, ślepa uliczka. Niestety. Let's go. To jest ślepa uliczka, no. Olbrzymi pająk skalny, ich trochę... I trochę ich jest! Trochę tych olbrzymich pająków skalnych trochę... Oh, shit! An enemy attack! Ej, no kurde, halo. To moja postać nie potrafi w ogóle walczyć. Joshua dosyć dostał, stankował to do Joshua, chętnie. Dobra, damy radę. Joshua wraca. Ale go nie mogę uleczyć, nie? A nie, mogę go uleczyć. Ciekawe. Ale go nie będę leczył, bo się sam leczy.
On my command. The lines must hold. Let's go. Super. Dobra, co my tutaj mamy? Mały buzdygan i konstur elfich kapłanów. Yes, dwuręczny. Dobra. W takim Follow razie me. Trzeba jakoś się dostać tutaj. Tylko z tego co widzę, to jest droga jakby przez tą wywernę, tego smoka. Now. Niedobrze. Bo tutaj już nie mamy nic więcej, tu jest koniec jakby mapy. Do nich się dostaniemy przez tego smoka. Tutaj są jeszcze te krasnoludy, a my nie mamy jeszcze jakby, no właśnie, odsłoniętych tych rejonów. Tutaj i tędy jakby. No, tędy nie poszliśmy jeszcze tutaj na południu. Prawdopodobnie to będzie właśnie zaułek tych duchów wojownika, oni są na 10. No sporo ich jest, no nie powiem, że nie. Będzie dosyć problematyczne z nimi zawalczyć. Ale chyba nic nie pominąłem, nie? Czamogę. Muszę odszukać jeszcze do tej trucizny. Futro drapieżcy. Biały cień. Ostrze ziemi. Odszukasz wyłaka ziemi w ostrej skale. To jeszcze tam nie możemy dojść. Pierścień cieni Rigurowis. Farmerowej nadziei. Amra Ilea. Szepcie. Odzyskaj skradzenie pociążek i zanieś go. Zdobądź krasnoludzką przepalankę. A to mamy tą krasnoludzką przepalankę, tak by the way. Może jak naokoło trzeba to iść. Chyba mamy krasnoludzką przepalankę. Czekajcie. Przepalanka z lianon. Krasnoludzka przepalanka, mam to. No i słuchajcie. Nie wiem, czy go pokonam. 17 poziom. Będzie trzeba zapisać, to wiem na pewno. A później spróbować jakoś tak zrobić, żeby ten gość stankował to. Bo on może trochę przyjąć na twarz, a nie... No właśnie, o to chodziło. Ładnie przytankował, pięknie. Nieźle. Hełm Hergera, łuski czerwonego smok, lazurowy kamień wiecznego ognia. Dobry. So it's you. Tak, udało nam się. Widzisz? Bring this helmet back to the Thane. You are entitled to that honor. If you want to, bring it to him yourself. I must move on. Greet the Thane from me. As you wish. Have a good journey, Rune Servant. And thank you for everything. Mam nadzieję, że go nie zabiję. Farewell, Lord Son. Jak go zobaczy. Here, quickly now. Dobra, wracaj, zanieś. Mam nadzieję, że mi nie będzie miał, znaczy nie będzie miał nic przeciwko. Ej, otrzymałem różne rzeczy, kurde, związane z tym, z krasnoludami. Strażnika już mam. To też mam. To po co mi to, kurde, jak ja już to miałem? Halo. Ale ściema. No nieźle. Widzę, że będzie ustawka. On my command, let's go. The line bit must be armed, men. Widzę, że jest ustawka. Jack, you must drive them back. It's an ambush. They're everywhere. Close the ranks. Zostanie mocno po pupie. To nie bij szkieletów, tylko nekromantę bij. Nekromanta jest ważniejszy, bo sobie wszyscy padną. No i super. Dobra, co mamy dalej? Tak, szukam jeszcze za wszystkimi jakimiś kuframi, które mogą być w pobliżu. O! I portam do Doliny Szarego Zmierzchu. Pięknie. Ale jeszcze mamy tutaj parę rzeczy do zrobienia. W sumie. Tak mi się wydaje. Uuu, a co my tutaj mamy? Forwards. Czy oni wiedzą, jak tam wejść? Jeżeli tak, to spoko. To sobie spróbujemy tutaj ale jakim kole, ile tego tu jest?
Ale jest jakaś skrzynia, więc chyba warto. A, no i to jest ta miejscówka chyba, której nie odwiedziliśmy. Mhm. Dobra, aktywowałem ten menhir, żeby nie było przypału. Później będę nie mógł wrócić. Okej. Okay. Teraz tak, jak tam z naszymi zadaniami? Dalej do Doliny Szarego Zmierzchu, tylko tutaj mamy parę zadań jeszcze do zrobienia, kurczę. Smoczy pancerz, pomów z Ortanem z Szarogórza o łusce smokowca. Z Szarogórza, to nie, to musiałbym wrócić do Szarogórza, to ja na razie może nie chcę. Wyrwij szpona pokazać, szczenięciu żywność. I jeszcze tą czamogę muszę dostarczyć, żeby zabić tego wielkiego Kogra, Hoggara, Hedgara. I go wie, jak tam się nazywał. W każdym razie... O, i jeszcze tu też jest menhir, spoko. I w takim razie... Prawdopodobnie tutaj będzie to, czego będziemy potrzebować. Będzie można zrobić... Albo tu, albo tu. Są trzy... O, no jeszcze lepiej. Są trzy... O, na 14. Są trzy skrzynie. Więc... No będzie bardzo duże prawdopodobieństwo i szansa, że gdzieś w nich znajdziemy... Właśnie to, czego szukamy. Ale dobra, słuchajcie, to już sobie zrobimy praktycznie całą tą mapę, postaram się skończyć w kolejnym odcinku. Znaczy, już mamy ją praktycznie całą odkrytą, więc nie ma problemu. Ale dokończyć te wszystkie zadania, które tutaj mamy i oddać te, które możemy, zrobimy sobie to w następnym odcinku, a tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny i widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, pa, pa.